Red Outpost, zasady przykładowa rozgrywka. Jest to gra od wydawnictwa Lifestyle Board Games. Jest to rosyjskie wydawnictwo. Gra też nawiązuje generalnie do Rosji, tak naprawdę do czasów radzieckich. Jest to taka utopia komunistyczna, że misja na Marsa to była jedna sprawa, tak? Amerykanie wygrali, ale okazuje się, że sekretna misja Rosjan dotarła jeszcze dalej na jakąś planetę i tam oni założyli utopię komunistyczną. Jest to gra od 10 roku życia, 1 do 4 graczy, bo mamy karty do gry solo z automatą. Pół godziny do 60 minut, pół godziny to jest absolutnie minimum, to jest około godziny zabawy, może potem przy rozegraniu 45 minut. Tak wygląda tył tego opakowania i już opisuję, o co tutaj chodzi. Więc tak, najpierw powinienem ludziki mieć wszystkie postawione tutaj. A mówię tak, jakim tu mamy ludziki? Mamy górnika, tak wygląda górnik i tak wygląda górnik. Wszyscy startują z gwiazdą na nastroju takim, no takim zero, tak? Potem mamy takiego ludzika, to jest biurokratka, o tak naprawdę. Mamy takiego, to jest pasterz, tu jest pasterz. Mamy rybaka, tu jest rybak. Mamy takiego, to jest komisarz, taki przodownik pracy, tak? I mamy takiego, to jest po prostu rolnik. I rolnik, tu mamy panią rolnik. I teraz tak, jakie my tu mamy? Startujemy wszyscy z naszymi deskami od piątki, to jest punktacja nasza. Punkty zdobywamy, tu są takie koło produkcyjne, za każdy wyprodukowany towar przesuwamy znacznik. Kiedy on przejdzie stąd, potem przesuwamy go i znowu tu, rozpoczynamy nowe koło, dostajemy kryształ, dostajemy dwa punkty. Potem punkty dostajemy, kiedy będziemy odkładali tutaj zasoby. Jak odłożymy dany rodzaj, to najpierw tutaj za jeden, potem tutaj dany rodzaj za dwa, za trzy punkty, potem tutaj za jeden, ale stąd jest pytajnik, bo te zasoby stąd uciekają potem. I żeby znowu zwolnić pole. Więc za to mamy punkty. Oprócz punkty mamy za Pałac Sowietów. Kto tam ma tu najwięcej kryształów, dostaje 4 punkty, potem 2, potem 1 punkt. Też kiedy dane ludziki gdzieś wysyłamy, dajemy swoje znaczniki tego wpływu, te dyski na daną postać. Kto ma najwięcej znaczników na danej postaci, to albo zyskuje punkty, albo traci w zależności, jakie ona ma nastrój, ta postać. Jakie mamy tutaj zasoby może teraz? Mamy węgiel, mamy ryby, mamy zboża, mamy wełnę. Skąd one są pozyskiwane i jak to wygląda? Więc tak, tutaj z pola pozyskujemy wełnę. Każdy, który tutaj pójdzie poza pasterzem, traci nastrój o jeden. No pasterz nie, tego jest krzyżyk. Mamy piwialnię. Każdy, kto tutaj pójdzie, może płacąc kryształ zamienić dwie postacie, z jednej dodać, drugiej odjąć, tak, z nastroju, za opłatą. Oprócz tego każdy zyskuje w piwialni dwa plus nastroju, chyba że jest komisarzem, komisarz myśli tylko o pracy, on traci tutaj nastrój. Tutaj mamy wrak statku kosmicznego, który nas tutaj zawiózł. Kiedy tutaj pójdziemy, każdy traci nastrój, bo on się rozbił, więc tutaj wszyscy są zmuszeni, żeby tutaj siedzieć, ale otrzymujemy albo zasoby, albo nic jako krzyżyk, albo zasoby i kryształy. I kryształ. Zasoby odkładane są do spichlerza, nie trzymamy ich zasoba gracza. W zasobach gracza trzymamy kryształy. Tutaj mamy jezioro. Każdy, kto tutaj pójdzie, traci nastrój poza rybakiem, który lubi łowić. Oprócz tego widzimy, że rybak wybiera jedną z dwóch kart. Oni mają tylko pojedyncze karty. Możemy nie złowić, możemy złowić dwie i poprawić nastrój, możemy złowić jedną rybkę. Teraz mamy gułag, czyli przymusowy obóz pracy. I tutaj mamy, kto tutaj zostanie zesłany, tak naprawdę, tak? Produkuje trzy rzeczy, bo jest maksymalnie produktywny, ale traci dwa nastroje. Teraz mamy górnictwo, więc kopalnia. Górnik wydobywa dwa węgle, wszyscy pozostali jeden. Górnik nie traci nastroju, nim się nie zmienia, pozostali tracą dwa z nastroju. Tu mamy spichle, wszystkie zasoby są gromadzone. Kiedy będą trzy zasoby jednego typu, to te dwa zostają zdjęte stąd, do puli gry wracają, a ten jeden z tych trzech wędruje tutaj i tu widzimy jeden punkt, dwa punkty, trzy punkty, jeden punkt, stąd one schodzą. Oprócz tego możemy zapłacić kryształ, żeby dodać tutaj dowolny zasób, żeby można było zamienić tutaj na punkty, tak?
lub możemy generalnie zasób stąd któryś wziąć, ściągnąć, żeby giną, jak są w wspólnocie, to są kradzione po prostu, no żeby zamienić znowu na stroje, podobnie jak to było tutaj za kryształ. Pałacu Sowietów budujemy ten nasz piękny pałac, tak? Polityczny taki. Możemy tutaj właśnie kryształ położyć na swoim polu. Kto będzie miał najwięcej, ma 4, drugi, 2, 1 punkt. Jak tutaj dajemy ludzika, to zyskuje za naszego ludzika komisarz. Natomiast kiedy zostanie tutaj komisarz położony, to on nie zyskuje na stroju, tak? Komisarz zyskuje za każdego ludzika, który tutaj jest, a oprócz tego każdy z ludzików, który tutaj przyjdzie, też poprawia mu się nastrój, bo słyszy o tej świetlanej przyszłości. Tutaj mamy pole. Kiedy damy ludzika na pole, każdy jest niezadowolony, poza oczywiście rolnikiem, dlatego jest krzyżyk, że członek niezadowolenia nie dostaje, tak? No i jest zboże. Tutaj mamy administrację, czyli siedzibę biurokraty. Biurokrata, jak tutaj przyjdzie, dostaje kryształ jako generalnie wypłatę. Wszyscy pozostali, jak tutaj się pojawią, to oni wtedy poprawiają nastrój biurokraty. Natomiast mają prawo przełożyć znacznik swój wpływu z danej postaci. Tam, gdzie mają dużo, a na przykład ta postać straciła, żeby nie mieć punktów ujemnych, to mają prawo przełożyć sobie ten znacznik swój. Tutaj mamy jeszcze kuchnię polową, która tutaj się pojawi, ale tylko w porze lunchu. To poprawia mu się nastrój. Wszyscy startują z tego miejsca, dlatego to jest wskazane, że w porze nocy. Jak jest ranek, to mają wszyscy tutaj stać. I poprawienie nastroju generalnie w tym miejscu. I co jeszcze? W sumie wszystko z tej planszy. Jeszcze warto byłoby powiedzieć o tym, ta flaga taka Związku Radzieckiego będzie być przesuwana, tak? Najpierw mamy poranek. W poranku są te lokacje, ta i ta jako czerwone zamknięte. Potem mamy pierwszą połowę dnia. W pierwszej połowie dnia można pójść wszędzie. Oczywiście, jak bierzemy ludzika, kładziemy go w ten sposób, że on jest nieaktywny. Rano każdy bierze jednego ludzika. Potem w pierwszej połowie dnia trzeba te wszystkie ludziki rozdysponować, wszystkie muszą leżeć, więc to będzie w przypadku czterech na przykład, to zagra na cztery osoby i potem dwie, a dwie nie zagrają. Potem będzie lunch. W porze lunchu możemy tylko tutaj pójść ludzikami. Potem mamy drugą połowę dnia i znowu wszystkie ludziki muszą zostać rozegrane. No wtedy znowu dwie osoby, jak będziemy grali w cztery, to nie rozegrają. Tylko te dwie kolejne inne, tak? No i potem mamy noc. Pamiętamy, że wtedy się zmieniają te znaczniki. Jak będzie noc, no to znowu tutaj, jak się skończy ta noc naprawdę, to wtedy znowu zamieniamy te znaczniki, tak? Zamieniamy te znaczniki na przeciwną stronę sobie, żeby coś odblokować, a coś innego zablokować. Tak wygląda generalnie gra. Jeszcze możemy sobie używać, każdy z nas może wylosować sobie kartę postaci. Oczywiście tyle jest postaci w grze, a ich jest 6 i kartę lokacji. I te karty nam dodatkowe rzeczy mogą dawać. Na przykład każdy ma jedną kartę lokacji, postaci, tak? Tu też lokacji, postaci, lokacji, postaci, lokacji, postaci. No i na przykład one nam tam różne rzeczy dodatkowo dają. Te nasze, nie wiem, tu, że ona może iść nawet na te zamknięte, tak? Tutaj, że nie musimy, jak pójdzie do gułagu, to nie musimy dać znacznika na kartę, o której się w tej postaci oczywiście obniży humorek. Tutaj, że jak będziemy w tej lokacji akurat jakąś postacią rozgrywali, to możemy losować z kart odrzuconych. Potem na przykład, że dodatkowy zasób górnik wydobywa, tak? W zależności gdzie jest, bo ta karta należy do postaci, a nie do miejsca. Ale oczywiście no, nastrój mu się trochę pogorszy, bo musi więcej pracować. Tu, że poza tym naszą możemy dodatkową postać możemy sobie, znaczy grając tą naszą postacią, najpierw możemy wykonać ruch jakąś inną postacią, tak?
No tutaj, że możemy parę ludzików, o, dwa chłopki po prostu przenieść do tego miejsca. Oczywiście położyć, bo one leżą, tak? Zawsze gdzieś przynosimy, to one leżą, ale siłą rzeczy tutaj się najedzą, więc poprawi im się nastrój, tak? A kto będzie miał najwięcej znaczników na danej postaci, ten może zyskać najwięcej punktów. Tak to wygląda. Generalnie gra na pewno z superklimatem komunistycznej utopii, takiej marksistowskiej, z tym wizmem komunizmu w Sowietach, tak, spadek Sowietów, no jakieś tutaj tak, te obozy pracy przymusowej, tak, ale też biurokracja, też przodownicy właśnie pracy, komisarze tak zwani tutaj, no generalnie bardzo, oczywiście wydobywanie, ginące surowce, surowce wspólne, nie nasze własne, generalnie właśnie dla wszystkich w tym spichlerzu. Też oczywiście z piciem, tak, bo jak to komunizm, to piją. No generalnie bardzo ciekawie, jeśli chodzi o atmosferę, klimat, te ilustracje, zrobiona gra, też super komentarze tekstowe w instrukcji, poza opisem gry. Bardzo dobrze zrobione, takie śmieszno-tragiczne może takie, do czarny humor, komentarze, opisy w instrukcji. No bardzo dobrze zrobili tutaj Rosjanie ten produkt nawiązujący do komunizmu, tak. Do epoki tutaj socjalistycznej, miał być komunizm taki piękny, no niestety się nie udał, tak, niemożliwy. Czerwona placówka, bardzo ciekawie zrobiona gra, na pewno atrakcyjna, na pewno z klimatem. Dziękuję.